No, ciężko cokolwiek na gorąco powiedzieć. No tak, dostaliśmy 3 bramki. Próbowaliśmy się tutaj przeciwstawić sile ofensywnej Stalowej Woli, no niestety nie udało się. No niestety, no zabrakło trochę jakości z przodu. Mamy swoje problemy, a tu nie jest czas chyba, żeby o tym rozmawiać. Także mówię, no Stalowa Wola zasłużenie wygrała. Tak naprawdę mogła nas dobić jeszcze troszkę większą ilością bramek, a skończyło się, nie wiem, czy tylko 3 aż, czy 0. Natomiast do, wiadomo, do drugiej bramki nic nie wskazywało, że tak ten mecz się potoczy. Próbowaliśmy mieć swój pomysł na drugą połowę. Niestety z realizacją tych założeń, szczególnie w ofensywie, troszkę to kulało. Jakieś tam swoje okazje mieliśmy, no ale nie wykorzystaliśmy i mecz się skończył porażką 3-0. Witam serdecznie. Dziękuję trenerze za gratulacje. No cóż, my jesteśmy zadowoleni. Zrobiliśmy trzeci krok w 3 ostatnich meczach. Strzeliliśmy 11 bramek, straciliśmy tylko 2. Jeśli chodzi o przebieg meczu, to przeciwnik nie grał źle na pewno, jeśli chodzi o pierwszą połowę. Początek drugiej połowy też mieli kilka sytuacji, na pewno próbowali grać w piłkę i na pewno tutaj też brawa należą się przeciwnikowi. My wtedy odpowiedzieliśmy tak, jak mamy odpowiadać, drugą bramką, następnie trzecią i tak jak tu trener powiedział, było tych sytuacji później bardzo, bardzo dużo. Ja chciałbym, żebyśmy więcej ich wykorzystali, ale na pewno cieszymy się z kolejnych 3 punktów i z pokorą patrzymy w przyszłość. Dziękuję. I te 3 punkty jeszcze, jakbym mógł powiedzieć, to też dla Michała Ziemby, który nie mógł dzisiaj wystąpić. Mam nadzieję, że to nic nie będzie poważnego, ale jesteśmy z nim i wierzymy, że szybko do nas wróci. Dziękuję panie trenerze, proszę o pytania. Trenerze, te zmiany Cukrowski, to już takie zmiany, przystanie 3-0 już dał trener troszeczkę pograć z tym zawodnikom rezerwowym. Tak, aczkolwiek ja na to tak nie patrzę. Nawet jeśli ktoś chodzi na 10-15 minut, to też musi się pokazać z dobrej strony, jeśli chce grać od początku. Fajnie się wytworzyła taka rywalizacja w tygodniu. Nie tylko gdzieś tam 10, 12, 13 zawodników dobrze wyglądało, tylko większość i był kłopot przy wyborze pierwszej jednostki. Mam nadzieję, że tak będzie częściej. Trenerze, czy tylko Michał Ziemba kontuzowany, bo tak się dochodziły słuchy z obozu, że trochę więcej tych kontuzowanych zawodników? No nie, ci zawodnicy, którzy mieli urazy, to tak naprawdę dalej je mają, nie będę ich wymieniał, ale no, trenujemy w takim mocno okrojonym składzie. Dziękuję bardzo, dziękuję trenerom, dziękuję dziennikarzom.